Startujemy! Dzisiaj jesteśmy w Karkonoskim Parku Narodowym i wędrujemy z miejscowości Jagniątków na Śnieżne Kotły. Droga jest bardzo malownicza, mnóstwo strumyków, piękna wiosenna zieleń, wspaniałe, ogromne głazy. W miejscach z ładną panoramą są punkty widokowe, a na terenach podmokłych zbudowane są mostki. Jak zauważyliście, w wyższych partiach jest jeszcze śnieg, dzięki czemu mamy dodatkowe walory wizualne. Dochodzimy do Śnieżnych Kotłów, które położone są pomiędzy Łapskim Szczytem i Wielkim Szyszakiem. Na dnie Wielkiego Kotła są dodatkowo śnieżne stawki. Na Śnieżnych Kotłach wiatr staje się bardzo mocny. Zresztą widzieliście, jak ciężko było nam dojść na pierwsze miejsce widokowe. Chyba najlepsze. Miejsc widokowych jest kilka i warto skorzystać ze wszystkich. I koniecznie trzeba zajrzeć w otchłań Śnieżnych Kotłów. Dochodzimy do radiowo-telewizyjnego centrum nadawczego, a obok niego, z lewej strony, czarcia ambona. Teraz, po krótkiej przerwie, kierujemy się w kierunku schroniska pod Łapskim Szczytem. Chociaż był wybór, w przeciwną stronę do schroniska Dom Śląski, 3,5 godziny.
oddali, te zielone budynki, które widać, to schronisko, do którego zmierzamy. Tutaj chwila przerwy i naładowani nową energią wyruszamy dalej do Jagniątkowa. Zapraszamy do subskrybowania mojego kanału, do oglądania filmów, do ich komentowania, a jeżeli film się podobał, to także do udostępniania. Dziękuję.